Słuchajcie, nawet jeśli nie złowimy żadnej ryby dzisiaj, to ja tego vloga i tak wrzucę, ponieważ żona Michała podejrzewa, że on wcale na te ryby nie jeździ. A tak to wiecie, ten film obejrzy, będzie spokój. No dlatego zostawcie łapkę w górę i komentarz dla zasięgu, aby ten materiał na pewno się jej wyświetlił na głównej. Dzięki mordy. I cicho, nikomu nic nie mówcie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Dzisiaj jedziemy poszukać zaginionej nadwiślańskiej burty. To jest takie miejsce, w którym w 2012 roku łowiliśmy piękne sandacze, zarówno z łodzi, jak i z brzegu. W 2013 roku przyszła duża woda i tą całą burtę zabrała. Ryby tam się już nie gromadziły, potem tam nie jeździliśmy. Nie jestem do końca pewny, czy uda nam się to miejsce z brzegu znaleźć. Postaramy się tam dojechać, zobaczymy. Jest ze mną Konrad. Czekamy na Michała, zaraz ruszamy, więc zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, no i bawcie się dobrze. Jest! Wjechał na białym koniu. A gdzie masz koguta? Koguta? Koguta. Kurde, zapomniałem po niego pojechać. O, ładny dublerek. Jedziemy bez maseczek, bo z Michałem jesteśmy już prawie parą. Z Konradem tworzymy wędkarski trójkąt. Ja się waham. A, waha się, ale jeszcze dojrzeje do tego. No nie ma z nami koguta. Kogut, pozdrawiamy cię. Mamy nadzieję, że tam łowisz w Nysie potężne ryby, tylko się nie pucujesz. A może jeszcze do siebie przyjedziemy w tym roku? Nigdy nic nie wiadomo, co? Może być. No. A może się spotkamy jeszcze w tym roku w Hiszpanii? Nigdy nic nie wiadomo, chociaż to raczej wątpliwe. Jak się nie pucuje, na pewno łowi. Na pewno łowi, no to jak jest. Jak nie dzwoni, to łowi. Dokładnie, tak jest zawsze. No, zaczynają nam się ostre wertepy, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Zakopaliśmy się? Nie, ześlizguje się. O kurde. No, wiedziałem, że będzie ciężko. No, największe sandacze zawsze są pochowane w takich miejscach, gdzie tak naprawdę nie można dojechać. Jest ciężki, utrudniony dojazd. Ale właśnie dlatego liczymy, że nad wodą będzie całkowicie pusto. Ach, pięknie, Michał, jak ty żeś to zrobił, zajebiście, mega. Stary. Dobra, trzeba zabierać graty, tu jest jakby najważniejszy asortyment. Tak naprawdę to dzisiaj nie chodzi o to, aby złowić rybę, tylko aby znaleźć miejsce. Ryby mają być jakimś dodatkiem. Tak, zobaczymy, bądźmy dobrej myśli. Gdzieś tutaj w tej okolicy jest ta nasza burta, która się kiedyś zawaliła. A dawała nam te fantastyczne ryby, grube sandacze. I co ciekawostka, tutaj przecież złowiłem też, i to na gumę, to żadna ściema, złowiłem tu pięknego sazana. Czyli sazana, no po prostu pełnołuskiego karpia, który gdzieś pewnie rok albo dwa lata wcześniej przy dużej wodzie uciekł z hodowli. Moi drodzy, to jest dokładnie to miejsce, znalazłem je. Oberwana burta. No niestety jest oberwana. No nie wygląda to tak, jak powinno. Ale popróbować zawsze można. Porzucam trochę. Zobaczę, czy te ryby jeszcze tu są. No, być może są, być może się nie odezwą, nigdy nie wiadomo. Półtorej godziny rzucania, więc tak w telegraficznym skrócie urwałem parę gum. No to z brzegu łowienie w tych krzakach jest bardzo trudne technicznie, ale da się łowić. No tylko trzeba się na straty niestety nastawić. Ale sobie to wszystko bardzo dokładnie obejrzałem. Jest mniej więcej tutaj 150 metrów bardzo fajnego kantu do obłowienia. No tylko, że trzeba mieć coś pływającego. No ale to nie problem, jak się zaczną robić już przymrozki. Jak będzie już ten taki naprawdę moment, to tutaj sobie z kumplem przypłyniemy. A dalej jeszcze jest pewnie kilkaset metrów fajnej rynny. No dobrze, a teraz pójdziemy, zobaczymy, co chłopaki połowili. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że komary gryzą. Na serio, jest tak cieplutko, że żrą komary jeszcze. Więc uważajcie, nad wodę zabierajcie mugę. Ciekawe, co Jacek robi w Warszawie. Pewnie łódkę obkleja. Właśnie wpadliśmy na fajny pomysł, aby sobie przejść na taką główkę, ale niestety chyba musimy iść po spodnie budki. Idziemy, Michał, po spodnie budki? O, tędy to ja też nie chcę iść. Idę sobie inną drogą. Ale się zmachałem, moi kochani, jestem cały mokry normalnie. Ale już się przebieramy, wypijemy kawkę i wchodzimy na główeczkę. Może dam coś. Gryzie. No i jak? Okoń był, spadł. Ile tu wymiaru macie? 20 czy jeszcze 18? Chciałeś go zjeść?
Nie, tak, oceniłem go na wymiarowego. Aha. Okay. Czy o konia trafiłeś? Na co? Czy spadł? Przez tataraki go ciągnąłem. A, przez kaczeńce, rozumiem, no, dobra. Tak go popuściłem. To my idziemy. Ale masz, Michał, ładne spodnie od garnituru. Gdzie kupiłeś? A jakie masz te, jakie masz lakierki? Armani. Pięknie, a w Armani. Ja mam Gucci. Chyba nie przejdziesz bokiem. Nie. Co ty, nie da szady. To wiesz co, to ty idź tędy. Ty idź tędy, a ja sobie tą trawką zobaczę naokoło. Tak. Idziesz za mną jednak? Jasne. Chyba się bez kijka do brodzenia obejdzie normalnie. No, tu będzie najgłębiej. O ku... Panie. To jak? O. Jakie grzęzawisko eleganckie. Konrad, nie dasz rady, mówię ci. Ale ciekawe, że każdy mi chociaż upadnie. Ale Konrad twardo idzie za krzaczkiem. Pewnie jeśli ktoś z was jest tak dosyć spostrzegawczy, to już wie, gdzie jesteśmy. No tak w skrócie, na najbardziej uczęszczanej, tajnej miejscówce pod Warszawą. O dziwo, nikogo tu nie ma dzisiaj. W sobotę? Niesamowite. A to oznacza, że ryba nie bierze, bo jakby brały, to... O, co tego... Te miejsca są tak oblepione kormoranami, wędkarzami, że to po prostu szok. Tak przyjemnie. O, Michał to lubi te pierwsze wycieczki. Tak, jest elegancko, co? Kurde, nie chcą pukać niestety. O tej porze roku jest dobrze łowić w miejscach, gdzie gromadzi się drobnica, a znaczy drobnica, białoryb, czy jakieś leszczyki, krąpiki. I aby taki białoryb namierzyć, trzeba użyć echosondy kulki. Dzisiaj moją echosondą kulką, zaraz wam pokażę, jest guma na główce 0,20. Normalnie łowię na takiej wodzie 7, 8, a zakłada się 20. Ten opad jest szybszy, więc mamy szansę jakby wyczuć miejsce, gdzie jest białoryb. Jestem pewny, że gdybym w te jedno miejsce rzucał przez cały dzień, to na bank bym wyczekał moment, w którym by poszedł tam sandacz albo sandacze. I chyba tak zrobię, chyba się tam przejdę, bo te miejsce mam na długość rzutu, więc stąd akurat ciężko mi jest tam łowić. A ja oczywiście nie namawiam nikogo do szarpania ryb, abyśmy się dobrze zrozumieli. W takich miejscach łowimy bardzo lekko, 7-10 gram. Przeciągamy przynętę. Jak jakieś te rybki się obijają, to nie znaczy, że my każde obicie mamy ciąć, bo tak robią szarpakowcy. Łatwo jest odróżnić branie sandacza od obcierki. Tym bardziej o tej porze roku, bo najczęściej już jak sandacz żeruje teraz, jak walnie w gumę, to poczujecie po prostu potężny strzał. Czasami to wręcz wędkę wyrywa z ręki. No nie da się rady tego przeoczyć albo pomylić z czymkolwiek innym. Więc mówię, ja nie namawiam do szarpania. No ma być bardzo spokojne, powolne łowienie. Pytanie, czy tędy przejdę. Oczywiście najpierw plecaczek leci, hopa. A za plecaczkiem idę. Idę ja. Udało się. No fajnie, bo tu nawet nie ma śladów, aby ktoś łaził. Czyli raczej nikt na ten pomysł nie wpadł. Bardzo dobrze. Miejsce wydaje się idealne, z 2 metry wody. Wolno ciągnie, bardzo fajnie. No tylko, że nie biorą, no, ale to ani czas, ani pora tak naprawdę, bo za dużo czasu rano straciliśmy, czy ja straciłem na szukanie tej swojej miejscówki, w której kiedyś łowiłem. No i oczywiście jak żeśmy się zbierali do samochodu, to właśnie była najlepsza pora na łowienie ryb, a my żeśmy w tym czasie byli w podróży, bo jednak przełom nocy i dnia jest bardzo dobry. Ryby są wtedy najaktywniejsze, ale nie jest to reguła. A jeszcze na chwilę wejdę na główkę, bo Michał tu był, Michał zszedł, a ja sobie jeszcze tu chwilkę porzucę też. To
chyba, moi drodzy, pierwszy objaw starości. Tak mnie rwą plecy. O Jezu, te mięśnie takie podłużne przy kręgosłupie. Kurna, przerażające. Strasznie. Też was tak plecy bolą? O, jest już Michał. Co tam, Michał? Co tak sobie siedzisz? Pod krzaczkiem, jak tu uncajs? Spotkałem dwóch wędkarzy miejscowych. I co mówili? No, że odkąd przybrała woda, to brania się skończyły. I szczupak, i sandar zaginął. Co za guba jakaś niedozwolona? To wszystko jest dozwolone, tylko ubarwione przede mnie. Pleśniawkę dostała. Nie. Nie? Nie pleśniawka? Nie pleśniawka. A tak wygląda. O, zobaczcie, tak, taką Michał dostał wyprawkę na ryby. No i powiem ci, Michał, no taka żona to skarb, naprawdę. Wyprawka, wszystko, herbatki, porobione, krapeczki. Dziękuję, żona, jak będziesz to oglądała. No, bez kitu. Pozdrawiamy. Chłopaka zmęczonego takiego widziałem, jak my tu we trzech razem wzięci. Od rana jeżdżą. Bóg. Jakieś dwie inne miejscówki, no nie znam, tych miejsc nie wpadły w ucho. I co, na zero? Zero totalnie. No teraz dojeżdżamy do takiego typowego dziennego miejsca z głębszą wodą, ale też chyba wolnym uciągiem. Znaczy tak, kiedyś tak było, lata temu, teraz to nie wiem jak tam będzie. No zobaczymy, ale też były fajne sandacze. Fajna burta przy niskiej wodzie, jest przy niej 3 metry. Bardzo się przyjemnie łowi. Woda powoli ciągnie, a teraz założyłem 30. Nie ma szans. Nie chcę do dna w ogóle dochodzić. Na przykład zauważyłem, że bardzo często wędkarze, którzy przychodzą nad Wisłę, nawet o tej porze roku szukają takich miejsc głębokich, z szybko płynącą wodą. Że takie na pewno miejsce, gdzie będą sandacze. Takie miejsca spokojniejsze, tak przychodzą, patrzą się, bo tam przed nas pławie kłowili wcześniej, albo na jakieś fiderki, tak. No miejsce fajne, ale to jest takie miejsce na leszcze. No i właśnie o to chodzi. Gdzie leszcze, tam sandacze. Jedziemy na kolejną miejscówkę i to taką bardzo klepaną, bardzo znaną. Mianowicie jedziemy do Pienkowa. Chyba każdy wie, czy to miejsce jest. Jak się tam łowi. A łowi się bardzo fajnie, tam też potrafią być sandaczyki. Fajnie się łowi, dużo się rwie, czyli to, co tygrysy lubią najbardziej. Za 600 metrów skręć w lewo. O, dziesiątka, to leci, leci. Leci, dolecieć nie może. O, bo pan bolo, lolo. Klapnął, widziałeś? W krzaczku, boleń klapnął w krzaczku. Tutaj koledzy wędkarze nam powiedzieli, że od 4 rano, bez konkretnego brania. Jakieś tam obcierki, jakieś tam. W ogóle nie dzieje się. Mordy pozamykane mają ryby. No i co im można zrobić? Lecimy jeszcze na chwilę do Warszawy, na bulwar, wędkarskie miejsce spotkań, taki trochę wybieg mody ogólnie. No my w gumiakach. Mam nadzieję, że nas nikt stamtąd nie wyprosi. Jeszcze na chwilę posiedzimy, parę razy rzucimy, jak będzie ciemno. No i co, i potem do domu chyba. No chyba, że się coś będzie działo. Będę powoli kończył, ponieważ nie chcę was dzisiaj męczyć tą ilością holi i tych ryb i was denerwować. A do nas jeszcze tutaj dołączył Rutek z WND Fishing Team, tylko nie wiem, czy go będzie widać, bo jest ciemno tutaj. Nie, ciemno jest, no. Ciemno jest, ale jest. No ogólnie jest bardzo fajnie, miło, wesoło, tylko właśnie zabrakło tego jednego czynnika. Ryb. No ale nic. Listopad się dopiero zaczyna, jeszcze mamy grudzień. Jeszcze się będzie działo, moi drodzy. Trzymajcie się, na razie. Cześć!